na kanale Artemisia Anuła. Dzisiaj jeszcze jeden odcinek dotyczący cudownej rośliny leczniczej, jaką jest aronia. Bardzo często możecie spotkać określenia aronia dobre na wszystko, bądź najsmaczniejsze lekarstwo na świecie. Absolutnie zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Przedstawię Wam fascynujące ciekawostki dotyczące właśnie aronii. Czy wiecie, że jesteśmy największym producentem aronii na świecie? Uprawiamy jej około 70% całej produkcji światowej. Z tym, że z tego 90% wylatuje w świat, do krajów, w których aronia jest świetnie zbadaną, przebadaną i docenianą rośliną, między innymi do krajów Europy Zachodniej, Holandii, Belgii, Niemiec, ale także do Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dlaczego Polska ma owoce jagodowe? To jest bardzo interesujące. One są charakterystyczne dla naszego klimatu, czyli klimatu kontynentalnego, gdyż mamy dużą amplitudę temperatur dobowych i rocznych. Mamy ciepłe dni i zimne noce, czyli te zimne noce dają nam wybarwienie i dużą ilość antocyjanów właśnie między innymi w aronii. Nie wiem, czy macie wiedzę na temat, ile wynoszą zbiory aronii w Polsce, więc generalnie najważniejsza informacja to to, że tej aronii produkujemy w Polsce coraz więcej. I tutaj macie ciekawy wykres, z którego wynika, że w 2015 roku było jej 37 tysięcy ton, a w 2020 dużo, dużo więcej, bo już 63 tysiące ton. Na pewno wiecie, że aronia ma taką charakterystyczną goryczkę w sobie. W jaki sposób się jej pozbyć? Otóż trzeba owoce aronii umyć, oczyścić z szypułek i zamrozić na 2-3 dni. Wtedy ta goryczka będzie prawie niewyczuwalna. Dlaczego mówimy o aronii? Dlatego, że my Polacy ciągle nie doceniamy tego owocu i spożywamy go za mało w stosunku do innych owoców. I oczywiście jabłka mamy pod ręką i dlatego zgodnie tutaj z takim wykresem około 90% z nas sięga po jabłka. Dużo mniej osób sięga po gruszki, trochę mniej po truskawki. Oczywiście jest to badanie z marca 2020 roku, więc oczywiście nie był to sezon na choćby truskawki, czy borówki, czy maliny. Niemniej jednak widać z tego wykresu, że aronia, po którą po przetworzone przetwory aronii możemy przecież sięgać przez cały rok, że sięga po nią jedynie 11% z nas, czyli stosunkowo niewiele. Wracam jeszcze do tych cudownych właściwości aronii. Czy to stwierdzenie aronia dobre na wszystko jest prawdziwe? Uważamy, że zdecydowanie tak. I tak przypomnę, że jest doskonała na choroby neurologiczne. I tak w badaniu podawany ekstrakt z aronii grupie 100 osób w wieku powyżej 70 lat już po kilku miesiącach spowodował poprawę pamięci u wszystkich i odnotowano też u nich poprawę procesu uczenia się. W profilaktyce chorób cywilizacyjnych, tych najgorszych, tych często ostatecznych, czyli chorób nowotworowych, przeprowadzone badania na ludzkich komórkach raka wątroby i raka piersi wykazały, że wyciągi z aronii posiadają właściwości antymutagenne i przeciwnowotworowe. Aronia również może złagodzić skutki przyjmowania leków przeciwnowotworowych. Jeśli chodzi o wzrok, czyli organ kluczowy, bardzo ważny, to występująca w aronii rutyna hamuje rozwój jaskry i zaćmy. Myślę, że chorób już dzisiaj, zwłaszcza zaćma choroby społecznej. Aronia niweluje także skutki działania promieniowania monitorów komputerowych, a więc wszyscy słuchający nas programiści, ale nie tylko, pamiętajcie o aronii, aby ochronić Wasze oczy. Również w profilaktyce chorób układu krążenia aronia jest polecana wszystkim osobom z nadciśnieniem tętniczym, ponieważ pomaga je albo obniżyć, albo wyrównać. Aronia wpływa też na poziom złego cholesterolu, czyli LDL-a. Jest nieoceniona w walce z otyłością, ma to związek z tematem normalizacji cukru, który poruszę później.
duża ilość antocyjanów wpływa również na spowolnienie procesów starzenia się organizmu. Aronia wpływa na poprawę odporności, absolutnie. Jest zbawienna w okresie dotyczącym kobiet, w okresie menopauzy. Przypomnę również o działaniu oleju z aronii. Jest olejem bogatym w niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Bardzo dobrze się wchłania i ma zastosowanie w medycynie i w kosmetyce. Takie główne właściwości oleju z aronii to skracanie czasu gojenia się ran, oparzeń, hamuje procesy zwyrodnieniowe, zapobiega czopowaniu ujść gruczołów łojowych, posiada działanie przeciwzaskórnikowe. W kosmetyce używany jest też jako emolient, bardzo dobrze nawilża oraz wzmacnia barierę lipidową skóry. Jeśli chodzi o zastosowanie aronii w kosmetyce, to takim bardzo ważnym jej działaniem są silne właściwości przeciwutleniające, zmniejsza zmiany rumieniowe oraz wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, dzięki czemu stosowana jest w produkcji kosmetyków zmniejszających rumień skóry. Dzięki potężnej dawce antyoksydantów zapobiega fotostarzeniu się skóry. Jeżeli chodzi o inne preparaty z aronią, to są one polecane osobom z trądzikiem ze względu na działanie antybakteryjne i zmniejszające właśnie zmiany trądzikowe. Zaleca się również, tutaj decyduje o tym zawartość witaminy C oraz cynku, które chronią skórę przed pękaniem naczyń krwionośnych, wzmacniają skórę, dlatego aronia jest polecana osobom z cerą naczynkową. Bardzo ma dobre działania, jeżeli chodzi o ten temat. Tutaj kilka elementów badań naukowych dotyczących składu aronii. W tej tabelce możecie zobaczyć, jak bardzo aronia odbiega, jeżeli chodzi o zawartość substancji polifenoli, czyli substancji przeciwnowotworowych. Omówię je zresztą później. I zobaczcie, jak to wygląda. Aronia ma ich 2080 mg w 100 gramach owoców, czyli o 4 razy więcej niż kolejna na liście czarna porzeczka, bądź w następnej kolejności wiśnie, potem borówki, jabłko gdzieś tam plasuje się pod koniec tabelki, czyli korzystajmy z tej cudownej rośliny, z tych cudownych owoców, bo możemy je, że tak powiem, spożywać w różnych postaciach. Wrócę tutaj jeszcze do tematu aktywności przeciwnowotworowej, czyli ma tu związek z polifenolami. Polifenole zaliczane są do związków wykazujących właściwości chemoprewencyjne, to znaczy mogące ingerować w proces karcerogenezy w jego wczesnych etapach. Aktywność prewencyjna tych związków ściśle zależy od ich struktury chemicznej. Zarówno owoce z aronii, jak i ekstrakty z nich mają właściwości hamujące namnażanie się komórek nowotworowych. I również bardzo ważne działanie aronii w zapobieganiu, w profilaktyce cukrzycy, choroby absolutnie społecznej. Nie tylko cukrzycy, ale też schorzenia bliskiego mi, schorzenia często niedocenianego, czegoś, co bardzo trudno zdiagnozować, a mianowicie insulinooporności. Cukrzyca, insulinooporność związana jest z upośledzoną produkcją insuliny lub niewrażliwością komórek docelowych na ten hormon, co skutkuje zaburzeniem poziomu glukozy we krwi. Przeciwcukrzycowy potencjał aronii może wynikać ze zmniejszenia aktywności maltazy i sacharozy w śluzówce jelita cienkiego, ale niewykluczone są też inne mechanizmy, np. stymulacja wychwytu glukozy, zwiększanie wydzielania insuliny oraz redukcja stresu oksydacyjnego. Temat insulinooporności będziemy na pewno jeszcze poruszać, bo jest takim bardzo ważnym zagadnieniem. Mamy dostęp do badań naukowych, z których wynikało, że spożywanie przez 3 miesiące soku z owoców aronii przez pacjentów z insulinozależną cukrzycą przyczyniło się do zmniejszenia stężenia glukozy naczczo znacznie. Dziękujemy dzisiaj za uwagę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się kolejną cudowną rośliną, jaką jest
Artemisia Anua. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie opinie. Bardzo chętnie opowiemy o innych roślinach, którymi jesteście zainteresowani, bo przecież cudownych roślin zdrowotnych jest pełno wokół nas. Do usłyszenia.